Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będę testowała dla Was pewien ciekawy przedmiot do malowania się. Będzie to taka szczoteczka do nakładania podkładu na twarz. Dosyć dziwna, bo trochę wygląda jak duża szczotka do zębów albo szczotka do czyszczenia fuk. Ale jest to szczoteczka, która ma bardzo miękkie włosie. To włosie jest tak milutkie, że naprawdę ja siedziałam kilka minut i tak sobie głaskałam, bo jest takie milutkie, fajne, mięciutkie. I zastanawiam się do tej pory, jak tym nałożyć podkład, powiem Wam szczerze. Takie szczoteczki wiem, że chyba MAC pierwszy wyprodukował. Jakiś czas temu już wyszły takie trzy szczoteczki, od największej do najmniejszej. No i ta nie jest z MAC-a, to jest szczoteczka z jakiejś chińskiej strony. I pomyślałam, że przetestuję ją, bo to jest ciekawe. Zobaczymy, czy coś da się z tym zrobić, czy w ogóle da się tym nałożyć podkład. No bo ja nie wiem, to jest naprawdę fajne, miłe, ale nie sądzę, żeby takie było przeznaczenie tego produktu, żeby po prostu siedzieć i sobie głaskać te włoski, więc spróbujemy nałożyć ten podkład. Dzisiaj będę nakładała Bourjois Happy Mix. Znam ten podkład, wiem jak wygląda, nakładany pędzlem, gąbką, więc będę miała porównanie. No i tak, no i zaczniemy to nakładać, chociaż nie wiem, co z tego będzie. Nie wiem, jak to nałożyć, czy sobie nałożyć tutaj po prostu tak jak zwykle na pędzel trochę podkładu. No i tak zrobię. No co? Tak to jest, to test. Rozprowadzę to sobie tak jak zwykle. No i co? Mam tak? Kładę? Ale dziwne, wiecie? Strasznie. Mimo to, że ona jest taka fajna, miękka, powiem Wam szczerze, tak kiedy sobie ją miziamy palcami, to przy nakładaniu ona jest taka dosyć zbita i wcale nie jest taka mięciutka, milutka. No ale jak ja mam nakładać ten podkład? Wiecie co, ja tak to rozmazywać wilkoczy. Nie, jakbym szczotką do zębów po prostu malowała się. Chyba jednak wolę nakładać pędzlem, chociaż dziwna jest ta szczotka, bo ona czuć, że ona jest taka zbita, ale jakimś cudem nakłada ten produkt. No, a co teraz? Co, tak? A tutaj? No przecież bez sensu. Jakie mam tutaj to rozsmarować, żeby nie mieć takiego odcięcia? Wydaje mi się, że nakładanie tą szczoteczką sprawia, że mniej produktu zostaje na twarzy. Nie ma takiego efektu ciastka i nie zrobimy sobie takiej tapety. Nie widać, żeby to jakoś strasznie wsiąkało w tę szczoteczkę, chociaż na pewno coś tutaj zostało. Ale nie widać tego, więc mam wrażenie, że on jest tak bardzo dobrze roztarty, bo tego podkładu w ogóle nie widać na twarzy. Kolory to oczywiście mam wyrównane, bo jednak ten produkt jest, ale przy żuchwie to w ogóle, to nie wiem co z tym, nie wiem, jakiś, trzeba by wymyślić sposób na to, bo nie. Na pewno tego produktu jest mało, jest naprawdę fajnie roztarty i nie widać go na twarzy, więc daje taki bardzo naturalny efekt. Wiecie, ten podkład też jest bardzo fajny, dlatego że on nie tworzy smug, nie wiem, nie robi właśnie takiej maski, chyba że nałożymy go, nie wiem, trzy warstwy, no to może, ale że nie nakładam, no to nie wiem. Ale jak nałożyłam taką jedną, no to wydaje mi się, że po prostu wyrównał koloryt skóry i jest bardzo mało widoczny, naprawdę bardzo mało, przez to, że jest właśnie tak roztarty. To bardzo ładnie wygląda, ale gdybym miała jakieś większe problemy, to nie sądzę, żeby to coś ukryło. Wiecie co, zobaczę, założę sobie trochę właśnie w takie miejsca, gdzie mam naczynkę albo tyle wzięłam, to nie za dużo. Tym bardziej, że bardzo szybko ten podkład znika po prostu z twarzy, więc dołożę go sobie tutaj i zobaczę, czy tą gąbką możemy uzyskać, szczotką, możemy uzyskać jakieś większe krycie. Wiecie co, wolę pędzle. To jest takie głupie. Ja lubię pędzle, dlatego że nie muszę potem używać rąk, żeby rozetrzeć ten podkład jeszcze gdzieś.
nie wiem, nie ma miejsc, gdzie po prostu podkład jest nieroztarty właśnie, albo jakoś krzywo, albo coś, więc no ja lubię, ja wolę pędzle jednak. Chociaż jestem zaskoczona, bo tą szczotką uzyskujemy bardzo naturalny efekt. Tylko to jest takie dziwne, naprawdę. Bo ja nie wiem już, czy to rozcierać, czy pacać tak lepiej, czy to tak, wiecie, pracowywać w skórę. No po prostu no, nie da się, bo po prostu ta szczotka jest tak. I to właśnie nie jest takie jak w pędzlach. Tylko tu jest naprawdę takie zbite, bo ono jest bardzo miłe, bardzo przyjemne w dotyku, ale jest takie zbite, więc kiedy sobie przejeżdżamy palcem, to jest fajnie. Ale kiedy musimy na twarzy rozetrzeć ten podkład, czy jakiś produkt, to jest naprawdę takie dosyć sztywne, bym powiedział. No, przy twarzy, która jest bardzo delikatna. No dobra. Dołożyłam trochę. Trochę lepiej jest. Jednak ten podkład zostaje, powiedzmy, na buzi, ale na pewno efekt jest bardzo naturalny. Śmieszny produkt, chociaż powiem szczerze, że nie będę go używać. Wolę pędzle i nie będzie mi się chciało po prostu bawić z tym tak i rozcierać dokładnie, bo nie wiem jak z tym pracować. Nie wiem jak to zrobić, żeby ten podkład ładnie wyglądał. Może on teraz wygląda fajnie, a potem się okaże, że jest krzywo nałożony i tu jest, tu go nie ma. No i wolę pędzle jednak. Tutaj na brodzie mnie jakoś tak dziwnie. Tutaj nie ma, tu nie mam w ogóle produktu. Pewnie wytarł się od takiego, wiecie, dotykania, ale tutaj na przykład jest, o, tutaj się zebrał i tutaj mam. Więc myślę, że o, teraz ja się w ogóle wałkuję, no. Także myślę, że po prostu rozcieranie tą gąbką coraz dłużej sprawi, że ten podkład po prostu zniknie z twarzy i cały się wytrze. Ale efekt, muszę przyznać, jest bardzo naturalny. Całkiem ładny. Gdybym chciała używać podkładu i mieć zerowe krycie, to myślę, że ta szczotka naprawdę jest super. No jako gadżet była śmieszna, także przetestowałam. Ale nie polecam jakoś wam, chyba że macie ochotę po prostu trochę sobie potestować taką szczotkę. No efekt nie jest zły, no. No mówię, no to jest takie dziwne, bo w miejscach właśnie, o tutaj na przykład też widzę, że starłam sobie podkład właśnie od takiego pewnie wpracowywania podkładu w skórę niby, no ale się wytarł, tak samo tutaj na brodzie, więc no tutaj na polikach wygląda ładnie, na czole wygląda ładnie, bo wygląda bardzo naturalnie, ale to taki, wiecie, śmieszny gadżet i spokojnie można go zastąpić pędzlem albo pewnie palcami, wiecie, palcami nie lubią się malować, ale to jest taki zbędny produkt, nie wiem jak się sprawdzają te produkty z Maka, ciekawa jestem, czy one są takie same, bo widziałam, że wyszła też taka szczotka, którą można było pomalować też oczy. I ja się zastanawiam bardzo, jak można pomalować oczy taką szczotką. Ja rozumiem, że ona była połowę mniejsza na przykład. Ale wyobrażacie sobie taką szczotką nałożyć cień po prostu i jeszcze go, nie wiem, blendować? Nie wiem. No ale nie wiem, może profesjonaliści potrafią używać takich szczotek. Dajcie znać, czy je miałyście kiedyś. Czy byłyście ciekawe może, jak one działają. Albo może u was się spisują. Także dziękujemy bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to dajcie kciuka w górę. I ja was zapraszam do kolejnych filmów. Pa!